Malujemy płytkę paznokcia białym lakierem i utwardzamy w lampie. Później dajemy na kartkę kropelkę białego lakieru i kropelkę czarnego. W moim przypadku to będzie ciemny szary, bo posiadam akurat czarnego. Mieszamy do uzyskania takiej szarości. Później płytkę paznokcia malujemy topem, ale nie utwardzamy. I teraz moczymy cienki pędzelek. Ja akurat dzisiaj będę to robiła wykałaczką. No i moczymy w tym, w tej szarości uzyskanej wcześniej i pracujemy sobie dowolnie nad naszym wzorkiem. Pamiętajcie, że to muszą być takie nieprecyzyjne ruchy, żeby ten efekt marmuru wyszedł nam jak najlepiej. Później utwardzamy to w lampie. I nasz wzór jest już gotowy. Ja dodałam jeszcze troszkę brokatowego lakieru, no i takiego brzoskwiniowego. I wygląda u mnie to tak. Życzę powodzenia.